Dzień dobry z 65. rundy Drift Open Grand Final w Toruniu. Ostatnie zmagania w tym sezonie. Zaczynamy! Przedam wam kilka informacji na temat, dlaczego ten finał jest wyjątkowy. Po pierwsze, mamy walkę w klasie pro Krystian Morawiec versus Kamil Chorecki i prawdopodobnie Krystian Morawiec już chyba został mistrzem ze względu na to, że auto Kamila Choreckiego po raz kolejny odmawia posłuszeństwa. Walka o trzecie miejsce, o ile dobrze kojarzę, jest między Mateuszem Suskim, Łukaszem Wilczkiem i Blanką Turską. Być może tam jest realne nawet drugie miejsce u kogoś. A w klasie Masters mamy pojedynek, że tak powiem, trzech BMEczek: Kuba Dudek, Jakub Król oraz Tobiasz Puścian w klasie Pro-AM. Simi chce prawdopodobnie przypieczętować tytuł mistrza, więc dużo się dzieje w każdej klasie. A dzień dobry. Krótkie pytanie. Jak się jeździ i co się działo teraz przez te dwa dni? W sumie to się działo bardzo dużo. Nie wiem od czego zacząć. Swap. Nie no, w czwartek nam wyjechało szlakę pod Krynicą. Zrobiliśmy cały piątek elegancko. Dzisiaj pojechaliśmy na trening, wszystko super działało. Właśnie przed chwilą jechaliśmy, chyba dziury w tłoku zrobiło. Albo się zawór wypiął, no nie wiem. W każdym razie zrobiło trach i już nie działa. Czyli to jest taka dramaturgia trochę, bo tu walka o pierwsze miejsce była. Była. Bardzo cię trafia? Nie, w sumie teraz to już mam wszystko jedno. To i tak już się w czwartek nastawiłem, że już nic z tego nie będzie. Tutaj jednak coś pojeździliśmy, no trudno, no życie. No. Próbujemy odzyskać ciśnienie paliwa. A, it's low pressure, jak to się tak, mówi. Tak, taka pianka czyszcząca paliwo się zaczyna rozpadać. I od wczoraj walczymy, ile już, 8 godzin? Tylko pianka. Zrobiliśmy nowy prąd, wymieniliśmy dwie pompy, filtr paliwa. Myśleliśmy, że już silnik padł, a okazało się, że... Pokaż piankę, jak wygląda. You came out searching for a reason. Came out looking to throw me around. No, żeby nie było nudy, od A do Z to w międzyczasie na placu, oczywiście niedaleko serwisu, bo serwis w tym momencie jest za dół, nawalają cały czas koksy. Końcówka dnia numer 1 będzie nie taka końcówka, w sumie jeszcze godziny 14 nie ma, a o godzinie 14 startują kwalifikacje, począwszy od klasy Pro-AM, czyli takie zwieńczenie dzisiejszego dnia. Yeah, she's got some nice long hair and you notice she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Nie wiem generalnie, czy zauważyliście jeden pewien szczegół. Jest sobota, Drift Open, finał w Toruniu i nie pada. Mówiąc bardzo skrócie, kończą się powoli kwalifikacje klasy Pro. Dał się zapamiętać bardzo dobrze para Mateusza Suskiego i Łukasza Wiczka oraz Sławek Popuś. Zaczynamy zaraz kwalifikacje klasy Masters. Auto Jakuba Króla niestety ucierpiało. Idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Prawdopodobnie coś mogło być rozlane. Widzę, że wysypywany jest w tym momencie sorbent. Czyli prawdopodobnie Kuba Król straci panowanie nad autem w wyniku jakiejś plamy olejowej.
so much cocaine. Temat wygląda tak, że uciekam. Została druga część kwalifikacji. Przejazdy solo. Czas podładować baterię, przygotować się na jutrzejszą część. Więc na dzisiaj to by było tyle. Pikantnie. Jedno muszę przyznać, troszeczkę warunki się zmieniły. Wczoraj wieczorem puścił się deszcz. Ta nawierzchnia z początku jest bardziej śliska. Grecy się wjeżdżają, mówią mi o tym, że są łatki takie, które powoli się osuszają i zaczyna się robić stabilnie, tak jak było wczoraj. Jest o wiele chłodniej, więc Toruń prawdopodobnie finał. Przynajmniej niedziela. Chyba bezdeszczowa, miejmy nadzieję. Pochmurna, chłodna, ale czuć taką atmosferę wielkiego końca i to jest chyba najważniejsze. Patrzcie, co znalazłem. O ile się nie mylę, to jest kawałeczek Kickstera, bo to jest auto prawdopodobnie sposobów. No, Kickster z tego, co rozmawiał ze mną, nie będzie odpuszczał. Prawdopodobnie zobaczymy go w całym przyszłym sezonie klasy Pro AM i za to trzymam kciuki, bo początki nigdy nie są łatwe, a mam wrażenie, widząc po tym, co pokazywał na treningach, zwłaszcza w sobotę, że potencjał jest. Czy to zepsuty silnik, czy wydaje mi się? Nie, tylko ci się wydaje. Taka wystawka. No, generalnie tak. Jak się dobrze przypatrzysz, to tutaj brakuje pewnych części metalowych, które powinny być. No, stopiło tłok i niestety się tak zatarło, że już motor się nie obraca. Aż tak? Tak, tak. Ale na szczęście jakby to, co ci nawet zawsze mówiłem, jesteśmy wielką, fajną rodziną, więc chłopaki dnia wczorajszego, o pierwszej w nocy, wsiedli w lawetę i z Warszawy przywieźli drugi samochód, który mógł tylko dobrać kwalifikację. Jeszcze raz, niech żyje nam. A co? Matysz! Wszystkiego najlepszego, bo to mi 40 urodzin. Nie, będzie... Muchaj, nie, no, to masz jeszcze prezent od... Kubysz Wichowskiego. Może ty na powietrza do balonu. I dał na powietrza, jak to, ja ma wasz kolega urodziny, to daj mu. Ostatni briefing w tym sezonie. Wizja Morawiecka. Ariel. Sylwester Andrzejewski. Thank you for your attention. Sorry Blanka. That I'm some bore. And let's go to the cars and make a show. Okay, thank you. Bye. No to co, układa się wszystko powoli w stronę top 7 klasy Pro AM. Zaczynienie się zaraz. Rywalizacja, a potem wiadomo, top 32 klasy Pro, prezentacja top 16 klasy Pro, top 4 klasy, ale się pogubiłem. Oczywiście potem prezentacja i top 16 klasy Masters. Rozpoczynamy powoli klasę Pro, finał oraz wyniki klasyfikacji generalnej klasy Pro AM oraz tych zawodów klasy Pro AM. Chociaż nie, jak wchodzicie na stronę driftopen.com, to jest piękne, bo tutaj wyniki są tak na bieżąco aktualizowane, że możemy ci być cały czas równolegle z tym, co się dzieje. Ale klasyfikację generalną poznamy dopiero na podium podczas wielkiej ceremonii zamknięcia tego sezonu. Zaczynamy klasę Pro.
Prawdopodobnie teraz rozstrzygnęła się jedna z największych tajemnic sezonu, czyli kto będzie mistrzem klasy Pro w sezonie 2022. Myślę, że teraz odpowiedź uzyskaliście od Adama Grudniewicza. Drugie miejsce zasłużone też, chociaż bardzo heroiczna walka, pożyczonym autem, bardzo dużo problemów z własnym samochodem. Kamil Chorecki, osoba, która bardzo się odpaliła w tym sezonie. I tym sposobem mamy już top 4 klasy Pro. W top 4 zawitał Mateusz Suski i mierzy się z Łukaszem Krupickim. O ile wiem, to jest życiówka Łukasza Krupickiego, więc gratulacje. Tak samo jak i dla Mateusza Suskiego. Oczywiście Krystian Morawiec zmierzy się z Adiasem Risingiem. Krystian Morawiec zawsze jest tutaj od jakiegoś czasu już obstawiany jako czarny koń. Adias Rising ma życiówkę przynajmniej w Drift Open, więc też gratulacje. I cóż, czekamy na pojedynki top 4, finał A, finał B. Troszeczkę przerwy i ruszamy z prezentacją top 16 klasy Master, gdzie zacznie się mała sieczka. Już wiemy, że to Mateusz Suski zajmuje pierwsze miejsce na finale w Toruniu w klasie Pro i prawdopodobnie trzecie miejsce w generalce, drugie miejsce prawdopodobnie Kamil Chorecki, pierwsze miejsce prawdopodobnie Krystian Morawiec, gdzieś tam z tyłu troszeczkę Palnik, Łukasz Wilczek oraz Blanka Turska. Patrząc od początku, od Kłodzka, taki był plan na sezon, wyjąć pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Pro, czy to może jakoś na bieżąco wychodziło, rzeźbiłeś tak? No, smaki przyszły po Kłodzku. Jak już się jedno udało, to potem próbowałem dalej. A jak auto? Dogadujesz się z nim, twierdzisz, że teraz to był dobry wybór, coraz lepszą chemię łapiecie? No, coraz lepiej się dogadujemy. Bardzo dużo usterek udało się usunąć na przestrzeni tych 3 lat. Także myślę, że jest dobrze. Przede wszystkim pierwsze zacząłbym od tego, że dosyć szalone zawody, no nie? Tak, bardzo szalone bym powiedział, tak. Inne auto od Ariela, zresztą chapeau dla niego, że mi dał auto, żebym go rozwalił, że tak powiem. Ale udało się coś tam wyjeździć, także no... Finał był wcześniej, w top 8 bym powiedział. Właśnie, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, o ile dobrze kojarzę. Tak, no, tak. Zadowolony? Tak, no bardzo zadowolony, tym bardziej, że to jest pierwszy sezon Drift Open, gdzie jedziemy cały sezon wszystkie rundy, gdzie nie nastawialiśmy się w ogóle od początku na to, że będzie taki dobry wynik. No ale udało się wyjeździć, co prawda chcieliśmy wygrać, ale no nie wyszło. Czyli sezon 2-2-3, klasa Masters i już coś nowego. Jeżeli się uda, wydaje się, że wszystko się uda, to tak, to będziemy atakować Mastersów, no. Super, czyli do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dokładnie tak. Plan był dobrze się bawić, ogólnie ten tor bardzo mi się podoba, zawsze jest odpalona mocna raca, no i się udało generalnie. Masz świadomość, że jesteś chyba najszybszym zawodnikiem klasy Pro? Tak mówili. A inna rzecz, jeszcze klasyfikacja generalna, tam podobno jest szansa, że wskoczysz na trzecie miejsce. Tak, byliśmy na trzecim miejscu przed tą rundą i utrzymaliśmy to, także mamy to trzecie, pomimo że tam na jednej albo dwóch rundach nie wystąpiliśmy w tym sezonie, bo nie mogliśmy, mega fajnie. Mam plan na przyszły rok, czyli co, klasa Masters już? Oczywiście, ciśniemy. Drift Open, klimat mega, także nie odpuścimy tego na pewno. Czy tak siebie zapytam, był taki plan na weekend, czy to był spontan, że wyszło trzecie miejsce w klasie Pro? No, ciężko powiedzieć, no zawsze przyjeżdżam, żeby wygrać. Ten weekend był super, auto podawało. Mało własnych błędów, dużo dobrej jazdy i wynik jest jaki jest. I wracasz zadowolony z Torunia, można powiedzieć. Mega zadowolony, wracam przeszczęśliwy. Nie spodziewałem się, że pudło w tym sezonie będzie dla mnie osiągalne. No to ruszamy z prezentacją, za pół godziny zaczynamy rywalizację klasy Masters. Trochę oczekiwania na to było, ale było warto, pogoda jest piękna.
prostu Mikol zbyt dosłownie dobrał do siebie, żeby odpalić oponę. No już można powiedzieć oficjalnie o zachodzie słońca, to właśnie prawdopodobnie już o lekkim zmroku. Zobaczymy, czas płynie cały czas do przodu, zaczynamy to 16 klasy Masters. Kuba Dudek odpada w top 16, Dominik Pawłowski przechodzi dalej, Kuba Dudek traci szansę na drugie miejsce, o ile dobrze obczajam. A w tym momencie pojedynek Kamil Złotko-Sikora, który jeżeli wygra z Jakubem Królem, to Jakub Król teoretycznie ma szansę stracić mistrzostwo na rzecz Tobiasza Puściana. Kuba Król goni, teraz już zainicjowali blisko, Kuba Król od samego początku, no wygląda to niesamowicie, oj uderzenie, nie zostawił miejsca Kuba Król! Numer 2 Kuba Król po prostu napadł na Kamila Złotko-Sikorę, to wygląda jakby chciał go z daleka, przynajmniej jakby chciał go zdewastować. Wow, prawdopodobnie tu jest bardzo duże zagrożenie o tytuł mistrza. To tutaj się odwala już na top 16. Wow! Jest już kompletnie ciemno, robi się bardzo zimno, ale to nie stanowi żadnego problemu, bowiem mamy top 4 klasy Masters. Tobias Puścian jedzie z Kamilem Złotko-Sikorą, drugie stado drabinki Mikołaj Zakrzewski i Paweł Korpuliński. Czekamy na top 4 i czekamy na finał, a finał B. Like they make really, really nice progress through the whole season, and on the end of the season, each group of the guys or even the ladies, they made a great, great progress. So I'm pretty satisfied with everything. So and best today win. So I don't know even who is the winner of the whole league because I'm not checking that at all. And I don't know. So. I think it will be, it was good, it has its up and downs, but generally I'm waiting for it to be better for the next season. A na miejscu drugim dzisiaj okazał się Maciej Rymaczy! Jeszcze Szymon! Szymon Bukowski! Zrobić nam grupówkę też, co? Potem, no nie? Krystian Morawiec! Mateusz!
darmowego startu w sezonie 2023 zapewne w klasie Pro jest Szymon! Prawdopodobnie na limit.